proszę o wprowadzenie sztandaru Komisji Robotniczej Śmietników NSZZ Solidarność. Przewodniczącego NSZZ Solidarność. Serdecznie witam. Witam pana Macieja Macha, przywódcę struktur podziemnych Komisji Robotniczej. Witam także przewodniczącego Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność, pana Wojciecha Grzeszka. Witam szacowną Komisję Medalu Krakowia Merenki, prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majkowskiego, zarazem przewodniczącego kapituły Medalu Krakowia Merenki. Witam panie profesorze. Witam jego magnificencję rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, pana profesora Wojciecha Nowaka. Serdecznie witam. Witam przedstawicieli sejmików województwa małopolskiego, panią Teresę Starą. Witam. Witam wiernego księdza inicjuata Jerzego Bryło. Serdecznie witam. Witamy serdecznie radnych miasta Krakowa, parlamentarzystów, przedstawicieli korpusu dyplomatycznego i konsularnego, honorowych obywateli Starszego Miasta Krakowa oraz laureatów Medalu Krakowia Merenki. Witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, organizacji kombatanckich, duchowieństwa, świata nauki, kultury i sztuki, Wojska, Policji, Straży Pożarnej, organizacji społecznych, politycznych, prasa, radia i telewizji. Witam wszystkich dostojnych gości przybyłych na naszą uroczystość. Serdecznie witam. Szanowni Państwo, rzadko się zdarza, by uroczyste sesje Rady Miasta oferowały całą gamę emocji. Możemy się czuć nie tylko dumni i zaszczyceni tym, że przyszło nam dziś uczcić obowiązku Solidarność, ale również wzruszeni, bo choć wydarzenia, do którego odnosi się nasze dzisiejsze spotkanie, są już historią, stanowią także element naszego życia, ważne doświadczenie oraz podstawę niepodległej Polski. Rodziła się ona ponad 20 lat temu, między innymi w Nowej Kusi. Któż z nas nie pamięta wiosny Solidarności 1988 roku? To wtedy nadzieja na odzyskanie niepodległości, na sprawiedliwe i demokratyczne państwo, które wzbierało w naszych sercach od początku lat 80. nabrało wreszcie realny kształt. By wytłumaczyć, dlaczego w poczuciu radnych Starszego Królewskiego Miasta Krakowa, a przede wszystkim wielu środowisk popierających inicjatywę odznaczenia Komisji Robotniczej Chudników NSZZ Solidarność srebrnym medalem Krakowia Merenki, należy tego dokonać przy okazji uroczystości rocznicowej. Pozwolę sobie zacytować fragment uzasadnienia uchwały w tej sprawie. Determinacja chudników w czasie kształtowania się zmian ustrojowych oraz latach poprzedzających wydarzenia 1989 roku podobna była do determinacji stoczniowców. Krakowscy kłótnicy licznie uczestniczyli w manifestacjach oraz starciach ulicznych, dając wyraz dezaprobaty dla sytuacji polityczno-ekonomicznej. Determinacja ta, kierowana przez Komisję Robotniczą Kłótników NSZZ Solidarność, miała także ogromny wpływ na demokratyczne zmiany dokonujące się w Krakowie. Za Komisją Robotniczą Kłótników NSZZ Solidarność stoją dziesiątki tysięcy ludzi, którzy mieli odwagę stanąć do walki o wolność i godność człowieka, o niepodległe i demokratyczne państwo. Bohaterom Nowogrodzkiej Solidarności zawdzięczamy nie tylko wygraną walkę o wolność, ale również zręby naszego państwa. Nie poprzestali na działalności związkowej, ich nazwiska można znaleźć w samorządach gminnych, zawodowych, w organizacjach społecznych, charytatywnych, w rozmaitych sferach życia publicznego. W imieniu Rady Stowarzyszenia Królewskiego Miasta Krakowa serdecznie dziękuję za wspaniałe dzieło. Pragnę wyrazić nadzieję, że medal będzie symbolem wdzięczności społeczności naszego miasta wobec członków Komisji Robotniczej Kłótników NSZZ Solidarność,
i wszystkich wspaniałych, odważnych ludzi, którzy nieugiętą postawą przybliżyli realizację naszych marzeń. Jesteśmy dumni, że Komisja Robotnicza Chodników LSZZ Solidarność dołącza do grona laureatów najwyższego krakowskiego odznaczenia medalu Krakowia BRN. Przysłużyliście się Państwo naszej ojczyźnie i naszemu miastu. Kraków wyraża najwyższy szacunek i podziękowanie za Wasze dzieło. Bardzo proszę Pana Prezydenta Miasta Krakowa o wygłoszenie laudacji na cześć Komisji Robotniczej Chodników. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. W 25. rocznicę historycznych wydarzeń 1988 roku srebrnym medalem Krakowie Merenki honorujemy Komisję Robotniczą Chudników NSZZ Solidarność. Wyrażamy wdzięczność twórcom Nowochódzkiej Wiosny Solidarności, chudnikom i działaczom opozycyjnym, którzy uczynili kombinat noszący wówczas imię Lenina, a wraz z nim całą nową kupę bastionem walki o wolność. Wiosną 1988 roku Nowa Huta przejęła na siebie główny ciężar walki o przemiany demokratyczne w Polsce. Chociaż trwały strajki w Stoczni Gdańskiej i na Śląsku, to właśnie strajk w krakowskim kombinacie najmocniej wstrząsnął ówczesną władzą. Mimo że został brutalnie spacyfikowany, to niezłomność nowochódzkich robotników sprawiła, że partia zmuszona była podjąć dialog z opozycją i społeczeństwem. Nie byłoby Nowochódzkiej Wiosny Solidarności, gdyby nie Komisja Robotnicza Chudników, dzięki której niezależny ruch związkowy przetrwał lata 80., w tym najtrudniejszy okres stanu wojennego. Nie byłoby jej, gdyby nie dziesiątki tysięcy ludzi, którzy mieli odwagę stanąć do walki o godność człowieka, o niepodległe, demokratyczne państwo. Komisja narodziła się na fali ekonomicznych, solidarnościowych strajków 1980 roku na wrześniowym spotkaniu delegatów 16 komitetów strajkowych. Jej dzieje przypominają, czym dla Polski była solidarność. Nie tylko związek zawodowy, ale przede wszystkim reprezentacja tej części społeczeństwa, która domagała się demokracji i pełnej niepodległości. Później imienia Lenina Solidarność stanowiła 90% załogi, była największą organizacją związkową w Polsce. Na 38 tysięcy ludzi zatrudnionych w Nowochódzkim Kombinacie do nowego ruchu zapisało się aż 34 tysiące. Stan wojenny wprowadzony po 16 miesiącach działania Solidarności zniweczył ich nadzieję, pomijając kolejny polski wzrost wolnościowy. Komisja Robotnicza Chudników, złożona z tych, którzy zdołali uniknąć internowania, zeszła do podziemia. O tym, że działa nadal, ludzie dowiedzieli się we wrześniu 1982 roku z drukowanych nielegalnie ulotek. W tym trudnym czasie tajna komisja była odpowiedzią na narastający majas i nastroje apatii, które ogarnęły Polaków przygnębionych kryzysem, brakiem perspektyw, często myślących o emigracji. To wtedy chuda przejęła na siebie znaczną część, a w niektórych latach większość ciężaru walki z systemem. Brutalna pacyfikacja strajku protestacyjnego, który wybuchł tuż po ogłoszeniu stanu wojennego, kilkuletnie wyroki więzienia, a nawet cenia życia, jaką zapłacili uczestnicy kolejnej demonstracji, młody hutnik Bogdan Włosik, a później Ryszard Smagły, nie powstrzymały chudników przed kontynuowaniem oporu. Przez całe lata 80. Nowa Huta była terenem ostrych protestów. Tu miały miejsce największe demonstracje. Pitu to reportaż i grup wydawnictw niezależnych. Jak również, co bardzo ważne, kontynuowano normalną, choć nielegalną działalność związkową, prowadząc m.in. Fundusz Pomocy Pracowniczej. W szczytowym okresie ten związek, którego oficjalnie nie było, skupiał około 7 tysięcy pracowników kultury. Jej głos nie mógł być przez władzę lekceważony. Każdy z tych ludzi dawał świadectwo, że solidarność żyje i nie dała się złapać. Jak czytamy w opracowaniu IPN, tajna komisja robotnicza chudników prowadziła swą działalność zarówno w oparciu o Społeczny Fundusz Pomocy Pracowniczej,
jak też Wóz Pasterstwo Prudników przy Palacie pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej na osiedlu Szklany Domu. W pewnym współdziałaniu tych uzupełniających się wzajemnie struktur było funkcjonowanie jednego z najlepiej zorganizowanych ośrodków podziemnej solidarności w Polsce. W 1986 roku komisja, mimo że nadal nielegalna, zaczęła działać jawnie. Wymagało to wyjątkowej odwagi działaczy związku, narażonych na zatrzymania, zwolnienia z pracy i inne represje ze strony władz. Zmiany jednak były nieuchronne, ich sygnałem stały się strajki, do których doszło na przełomie kwietnia i maja 1988 roku. Pacyfikacja Huty, mająca miejsce w nocy z 4 na 5 maja 1988 roku, była ostatnim w PRL przeprowadzonym na tak wielką skalę brutalnym wystąpieniem sił milicyjnych przeciwko robotniczym protestom. Również ten dramatyczny moment komisja przetrwała, by później przy okrągłym stole jej działacze mogli egzekwować porozumienia wynegocjowane podczas strajku. W czerwcu 1989 roku niektóre z nich weszli do Sejmu wybranego w częściowo demokratycznych wyborach. Historia zatoczyła krąg. W nowej Hucie, która miała być symbolem socjalistycznego państwa, zrodził się ruch, który odegrał decydującą rolę w ostatecznym obaleniu systemu i którego przedstawiciele wzięli udział w budowaniu demokratycznej Polski. Dziś dziękujemy wszystkim, którzy doprowadzili do tego historycznego momentu swoją odwagą, determinacją, poświęceniem. Dziękujemy za demokratyczną Polskę, dziękujemy za samorząd lekarzy. Szanowni Państwo, teraz nastąpi wręczenie Srebrnego Medalu Krakowa Werenki Komisji Robotniczej Płótników NSZZ Solidarność na ręce pana Mieczysława Gila, pierwszego i wieloletniego przewodniczącego NSZZ Solidarność, Macieja Macha, przywódcy struktur podziemnych oraz Władysława Kiliana, przewodniczącego Komisji Robotniczej Płótników NSZZ Solidarność. Zapraszamy Państwa. Thank you.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana Władysława Kiliana, przewodniczącego Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność. Prosimy. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący Królewskiego Miasta Krakowa, Księży Mikołacie, Wierzę Księży, jest jeszcze tutaj więcej, wszystkich serdecznie witam. Witam radnych, którzy uczestniczyli w podejmowaniu tej decyzji. Witam wszystkich zebranych, którzy przyszli na tą dzisiejszą uroczystość. Nie ukrywam, że w tym miejscu jestem po raz chyba czwarty, ale za każdym razem w innej roli tutaj stoję. Pierwszy raz z tej tutaj trybuny przemawiałem do radnych, których błagałem, prosiłem o to, żeby nie zamykali nowych zgód. Żeby wyrazili zgodę na modernizację. W następnym okresie stałem jako poseł, spowiadając się z niektórych rzeczy, że jako posłowie, co my robimy, w którym kierunku zmierzamy. I dzisiaj staję przed Państwem z radością, dlatego że dzisiaj dla nas jest wzruszająca chwila. Chwila szczególna. Przynajmniej tak odbieramy my, że Państwo te lata pracy wszystkich, którzy byli związani z Komisją Robotniczą Hutników, nie tylko członków, ale i tych, którzy popierali Komisję Robotniczą Hutników, dzisiaj jest uhonorowanie, dzisiaj jest podziękowanie za te wszystkie okresy. Tak odbieramy, ale od razu chcę powiedzieć, ten medal to nie jest dla Kiliana, obecnego przewodniczącego, czy kolegów, którzy ze mną odbierali, tylko ten medal jest szczególnie skierowany dla tych, którzy nie byli na pierwszych stronach gazet, którzy nie byli działaczami związkowymi, byli zwykłymi ludźmi, ale oni nas wspierali. Bo nawet strajk kwietniowo-majowy nie udałby się, jakby nie było wsparcia ludzi pracujących, a później włączających się do pomocy tym ludziom wschodnim. To jest cały Kraków nas wsparł. Szczególnie podziękowania dla tych, którzy nas pomagali w sprawach merytorycznych, inteligencji, studentom, którzy nas pomagali w momencie, kiedy było bardzo trudno, trzeba było do społeczeństwa przebić się ulotkami, z czasopismami przekazywać, co my robimy i czego my chcemy. Ale zawsze w tych okresach Solidarność miała swój cel. Jak wcześniej celem była walka o wolną Polskę, o funkcjonowanie Solidarności jako organizacji związkowej, chociaż nie do końca była na początku tylko i wyłącznie organizacją związkową, bo to był ruch społeczny, który zajmował się wszystkimi dziedzinami życia. Tak w późniejszym czasie w kierunku walki o byt tej huty i dzisiaj walki o dobro pracowników pracujących w tej hucie. Szczególnie chciałem podziękować właśnie tutaj radnym i panu prezydentowi, który jest przewodniczącym kapituły i przewodniczącemu regionu Wojtkowi Grzeszkowi, który przewodniczy zarządowi regionu, który zwrócił się z wnioskiem o przyznanie tego medalu. Chcę podziękować za działania, bo z tego co wiem, to nie było żadnego sprzeciwu, żadnych przeciwwskazań, a wręcz przynajmniej takie odczucie miałem w rozmowie z panem prezydentem, że właściwie to należało się już KRH być dawno, tylko po prostu tak czas szybko biegł, że po prostu w tym momencie zostało przyznane. Szczególnie chcę podziękować za to, że w tym okresie, gdzie przeżyliśmy tragiczne chwile w tej hucie, która właściwie z kilkudziesięciu tysięcy pracowników dzisiaj pracuje kilka tysięcy. Ja takie cyfry tylko Państwu dla zobrazowania podam. W 90 roku 23 tysiące pracowników huty, jeszcze wtedy powiedzmy Lenina na początku, ale później było Sędzimira. Dziś pracuje niecałe 4 tysiące.
ci wszyscy ludzie, którzy z tej huty musieli odejść, powiedzmy sobie szczerze, z bólem, ale właściwie z czystym sumieniem możemy powiedzieć, że ci ludzie odeszli, nie wyrzuceni, zostali na Bóg, tak jak się to dzieje. Jeszcze o jednej rzeczy chcę powiedzieć Państwu też, zobrazować, a byłem współuczestnikiem tak zwanej w Polsce sieci, która miała, czy obejmowała wszystkie znaczące zakłady pracy, duże zakłady państwowe, to dzisiaj mam satysfakcję ze z tych zakładów, począwszy od Stoczni Gdańskiej, która Państwo wiecie, że w tej chwili już przeobrażenia różne były, a w tej chwili jest w okresie upadłościowym, to ta huta Sędzimira, dawna huta Sędzimira, dzisiaj jest już arcybiskupem Polan w Krakowie, oddziałem jest, więc funkcjonuje. Może nie funkcjonuje w takim zakresie, jak my sobie wyobrażaliśmy wcześniej, że to wszystko jest dobre, wspaniałe, ale funkcjonuje. Funkcjonuje tą właśnie z tym COS-em, o który żeśmy tutaj wspólnie walczyli, który już właściwie spłacił się niejednokrotnie i pracuje dalej. Ten COS, o który było tyle walki, tyle po prostu tutaj było zawodu, żeby można było zbudować, zmodernizować, tą inwestycję zrobić. I mam nadzieję, że przy tej okazji dzisiejszej chcę podziękowanie składam wszystkim, to chcę jeszcze powiedzieć, że przed tym oddziałem w Krakowie jest przyszłość. Przyszłość, gdzie jeśli tylko Pan Bóg pozwoli i koniunktura poprawi się, no i będzie modernizacja i będą po prostu miejsca pracy. Mam nadzieję, że w przyszłości projekt, który tutaj miasto wraz z marszałkiem szykuje na tamtą stronę, i kieruje tam w tamtą stronę pomysły, które są na działalność gospodarczą, będą tworzyły miejsca pracy, które by nam bardzo były potrzebne. Szczególnie chcę na końcu podziękować, że jesteśmy jedyną organizacją, która chyba w Polsce jest największą organizacją Solidarności, która liczebnie ma i procentowo użytkownienie największe. Chcę w imieniu tej Solidarności podziękować wszystkim za to, żeście Państwo dzisiaj tu przyszli. Bo to, że dzisiaj przyszliście tutaj się świadectwem, że jednak chcieliście z nami w tej uroczystości uczestniczyć i cieszę się. Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Wojciecha Grzeszka, przewodniczącego regionu Małopolska NZZ Solidarność. Szanowni Państwo, powiem tak, jestem dumny, że mieszkam w Krakowie, że mieszkam w Małopolsce, bo także to wyróżnienie, to odznaczenie, o którym przed chwilą mówił mój przedmówca, świadczy o tym, że tu w Małopolsce potrafimy docenić rolę Solidarności, potrafimy docenić to, jak wiele zrobiła dla przemian, jakie w naszym kraju się dokonały i potrafimy to docenić ponad podziałami. Ta jednogłośna uchwała pokazuje, jak wielką mądrość znajdujemy tu w Małopolsce, także wśród przedstawicieli samorządu. Serdecznie Państwu za to dziękuję. Dziękuję także za to, że choć mało czasami się o tym mówi, to ten zryw sierpniowy był nie tylko wiatrem od morza, ale także tym halem tutaj od gór, a szczególnie 25 lat temu, kiedy ważyły się losy przyszłości Polski, Komisja Robotnicza Hutników odegrywała rolę szczególną, rolę przybliżającą nas do wolnej Polski. I tak wspomniał Władysław, była i jest największą komisją w regionie. Dlatego dziękując za to wszystko, co było, mam nadzieję, że także dzisiaj, w tych niezwykle trudnych czasach, tych zastającego bezrobocia, także i sytuacji gospodarczej i kryzysu, będzie wciąż stała, tak jak zawsze, na straży ludzi pracy, czego sobie jej życzę. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu ojca Nikola.
uczucie solidarności bardzo prosimy. Prosimy. Słowo podziękowania w imieniu Paradzie Matury na Starych Domach. Radzie Miasta Krakowa za uroczyste wręczenie Srebrnego Medalu Merendi Komisji Robotniczej Hutników MSZ Solidarność. W roku 1982 Paradzia przystąpiła do budowy kościoła, klasztoru i budowała tylko zaplecze budowlane kaplice, które już po kilku miesiącach mogliśmy odprawić pierwszą pasterkę w kościele o obranej kaplicy, która do dziś dnia istnieje. Po pacyfikaniu Solidarności w Nowej Kucie imieniem Lenina wyłoniła się pilna potrzeba zorganizowania duszpasterstwa hutników należących masowo do Solidarności. Na ten cel przeznaczyliśmy bibliotekę parafialną, która wówczas funkcjonowała. Niektóre salki katedryczne w odpowiednich godzinach. W ten sposób powstały w parafii dwie wspólnoty, duszpasterska, parafialna, ale też i wspólnota duszpasterska Solidarności. To było po pacyfikacji Huty, gdzie mogła się jakaś otwarcie się na Solidarność w Nowej Hucie. Ludzie przychodzili po różne pomoce, bo byli spacyfikowani, odnieśli szkody wielkie i trzeba było tym pomagać tak samo. I ludzie przychodzili właśnie z taką otwartością, że chcą coś pomóc, że chcą jakąś ścieżkę zrobić. I studenci Politechniki, AGH przychodzili tego przedstawiciele i składali ofiary. To było znamienne, to był taki czas wtedy, trudny. I te wszystkie duszpasterskie grupy, one się razem tak łączyły, wzajemnie sobie pomagały. To było coś trudnego. Ja się bardzo cieszyłem, bo to rzeczywiście to coś, ta współpraca piękna. I chciałem za to wyróżnienie dzisiaj tym medalem na ręce podziękować władzy, Radę, Radzie Miasta Zabrać. Chciałbym jeszcze dwie książeczki podarować radnym. Jedna właśnie dotycząca Solidarności. Myślę, że gdyby nie wizyty papieża, to nie byłoby Solidarności. Takie mam przeświadczenie, którą powiem. I tak samo Poszedłem też dwie książeczki z serca. Święty Benedykt i Święty Bernard w służbie ładu Bożego, jedna, a druga. Wpływ Solidarności na przemiany w Polsce. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz odczytam okoliczności adresy skierowane do laureata dzisiejszej już uroczystości. Pierwszy jest to adres skierowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Kraków, stolica Małopolski, zawsze był i jest jednym z najważniejszych miejsc w Polsce. To miasto, nigdy siedziba polskich królów i stolica państwa, w pełni dzisiaj rolę centrum kulturalnego, intelektualnego i środkowej Europy. Kraków to jednocześnie miasto, w którym papież Jan Paweł II mówił, że jest syntezą wszystkiego co Polski. Szczególne miejsce na mapie miasta zajmuje Komisja Robotnicza Hutników NSZZ Solidarność. Historia jej kształtowania sięga początku lat 80. Jak czytamy w uzasadnieniu do uchwały, za Komisją Robotniczą Hutników NSZZ Solidarność stoją dziesiątki tysięcy ludzi, którzy mieli odwagę stanąć do walki o wolność i godność człowieka, o niepodległość, demokratyczne państwa. Przyznane komisje oznaczenie, które od lat otrzymują wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami ludzi i instytucje, konsekwentnie i często z poświęceniem działające na rzecz rozwoju Krakowa, to godne podsumowanie i znakomity sposób uhonorowania dorobku oraz szczególnych dokonań KRH na rzecz społeczności Krakowa. Z wyrazami szacunku, Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego.
Kolejny adres, senator Bogdan Klik, senator Rzeczpospolitej Polskiej. Medal Krakowa Emerenti jest jednym z największych, najważniejszych wyróżnień nadawanych przez Stołeczny Królewski Kraków. Otrzymują go osoby i instytucje zasłużone dla miasta i kraju, ci, którzy złotymi zgłoskami zapisali się na kartach historii. Dziś do ich zaszczytnego grona dołącza Komisja Robotnicza Chodników. Jest to honor w pełni zasłużony i uzasadniony, bowiem wasza działalność to w istocie esencja dziejów krakowskiej rewolucji Solidarności oraz naszej drogi do niepodległości w latach 80. ubiegłego stulecia. Gorąco gratuluję Komisji Robotniczych Chodników drogi walki, a dziś wyróżnienia, które was spotyka. Medal Krakowa Emerenti trafia bez wątpienia w godne ręce. Niech stanie się on odpowiednim podziękowaniem za ogrom dobrodziejstw, jakie przez waszą działalność otrzymaliśmy wszyscy. Za odwagę, determinację, niezłomność i dawanie nadziei Krakowowi w trudnych dla całego kraju latach miasto składa dziś serdeczne podziękowania. Dołączam się do nich, wyrażając nadzieję, że dzieło Komisji Robotniczych Chodników nikt nie zostanie zapomniane, a dzisiejsze wydarzenia walnie się do tego przyczyni. Zwracamy szacunku Bogdan Klik, senator Rzeczpospolitej. Mamy także adres księdza kardynała Jaworskiego. Dziękuję bardzo za zaproszenie na uroczystą sesję z okazji wręczenia Srebrnego Medalu Krakowa Emerenti Komisji Robotniczej Chodników NSZZ Solidarność. Niestety nie mogę osobiście uczestniczyć. Tą drogą zasyłam więc życzenia pięknej uroczystości wszystkim uczestnikom i gratulacje dla Komisji Robotniczej Chodników NSZZ Solidarność. Z poważaniem, Marian kardynał Jaworski. Kolejny adres, Andrzej Wajda, Krystyna Zakwatowicz-Wajda. Drodzy przyjaciele Solidarności Nowej Huty, jesteśmy dumni i szczęśliwi, że nasze miasto Kraków honoruje was srebrnym medalem Krakowa Emerenti, którym my także się szczycimy. Niestety obowiązki związane z Siemem Wałęsa nie pozwalają nam być z wami tego, także i dla was ważnego dnia. Jesteśmy z całym sercem z wami, Andrzej Wajda, Krystyna Zakwatowicz-Wajda. Bardzo proszę także o czytanie adresu przez panią Teresę Starmak, radną sejmiku wojewódzkiego. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, drogie koleżanki, koledzy, przyjaciele. Zanim odczytam ten adres, pozwólcie, że pozwolę sobie na parę słów jako członek Solidarności i działacz Solidarności przez wiele lat. Muszę powiedzieć, że dla mnie, nauczyciela, który tworzył razem z wami Solidarność w roku 80. Wasze wsparcie, wasza siła, tych prawie 30 tysięcy osób pracujących w hucie wtedy Lenina, a później Sędzimira, dla nas nauczycieli była bardzo ważna. Bo wyście nas wspierali w tym, o co walczyliśmy, ale nasz głos osób rozproszonych po wielu szkołach był za słaby. Natomiast wasza siła, wasza siła, jak i również to, że to, o co myśmy walczyli jako nauczyciele, było dla nas, dla was tym samym, czym dla nas, czyli walka o najlepszą oświatę dla polskich dzieci, o prawdziwą historię, o to staczaliśmy boje. I właściwie można powiedzieć, że w dalszym ciągu te ideały Solidarności z tamtych czasów są równie ważne. W dalszym ciągu aktualne są sprawy związane z edukacją młodego pokolenia, również z historią. I niby minęło, może nie niby, minęło tyle lat, a aktualność tych wyzwań Solidarności sprzed lat jest w dalszym ciągu bardzo ważna. I liczę na to, że tak jak dawniej, tak i teraz będziecie w tych działaniach wspierać nas, polskich nauczycieli. Za to wam bardzo serdecznie w imieniu nauczycieli dziękuję. A teraz pozwólcie, że odczytam stosowny adres w imieniu radnych w Sejmiku Województwa Małopolskiego, Komisja Robotnicza Chodników NSZZ Solidarność. Minęło 30 lat, odkąd Tajna Komisja Robotnicza Chodników rozpoczęła swą działalność. Stało się to w trudnym okresie opresyjnej dyktatury stanu wojennego.
czasie kiedy Herbertowska odwaga, niezgoda i upór były w istocie aktami poświęcenia, a nawet heroizmu. Komisja Robotnicza Hutników i jej działacze dawali wyraz tych cech zarówno w najtrudniejszych czasach, jak i później, budując wolną Polskę. Minione 3 dekady to nasz wielki wkład w odrodzenie suwerennej Rzeczpospolitej przez działalność podczas stanu wojennego i przez aktywność duszpasterstwa Hutników i wielkie dzieło Wiosny Solidarności 1988 roku, która dała asumpt jesieni ludów 1989 roku i ostatecznego demontażu systemu komunistycznego w Polsce i w Europie. Byliście i jesteście ważną częścią dziejów Krakowa. Dlatego dziś miasto przyznaje nam jedno ze swych najwyższych godności. Medal Krakowi Merenti. Dołączacie w ten sposób do zacnego grona osób i instytucji, które odegrały ważną rolę w życiu Krakowa. Kraków, tak jak i województwo małopolskie, które w czerwcu przyznało Komisji Robotniczej Hutników medal honorowy za zasługi dla województwa małopolskiego. Komisję wyróżniono wtedy za obronę największych wartości, jakimi są wolność i godność człowieka, konsekwentną walkę o ochronę praw pracowniczych, wkład w przemiany demokratyczne kraju oraz stanie na straży wolności słowa. Właśnie to zdanie wypowiedziane podczas czerwcowej gali jest esencją waszej działalności i najgodniejszym powodem uhonorowania. W imieniu Sejmiku Województwa Małopolskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje za wyróżnienie, które trafia w ręce przedstawicieli Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność, przyniosło suwerenność narodowi i ojczyźnie. Życzymy, by to, co zapoczątkowaliście, trwało nie tylko wśród Hutników, ale w pamięci Krakowian, Małopolan i wszystkich Polaków. Kazimierz Barczyk, przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, teraz usłyszymy marsz pierwszej brygady i poloneza Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz w wykonaniu orkiestra czarownika Lechona. Thank you.
Państwo, dzisiejszą uroczystość uświetnił występ w wykonaniu orkiestry, a czy Metal Poland pod dyrekcją pana Jana Ignatiuka. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, po zakończeniu sesji zapraszam szanownych laureatów do foyer, do wpisania się do srebrnej księgi medalu Krakowia Berendi. Zapraszam po sesji wszystkich przybyłych gości do składania gratulacji na poczęstunek do sal kupieckich Idea. Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystej sesji. Dziękuję za udział w sesji sztandarowi regionu Małopolskiej Solidarności. Szanowni Państwo, zamykam 82. uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Królewskiego Krakowa, zwołana jako sesja uroczysta dla wręczenia srebrnego medalu Krakowia Berendi Komisji Robotniczej Chodników NSZZ Solidarność. Proszę o powstanie. Proszę o wyprowadzenie sztandaru. Dziękuję.